Panie marszałku, Wysoka Izbo, twórcy tej ustawy mówią do nas, że mamy uchwalić, że nauczyciel ma podawać dane dziedzinowe. Chciałbym wiedzieć, co to są dane dziedzinowe i wolałbym, żeby coś było uchwalane w języku polskim. Ale również finansowanie oświaty ma być według następującego wzoru. Panie marszałku, proszę to w nawiasie. W nawiasie ten, muszę ten wzór odczytać. Wzór ten brzmi: WZT równa się, kreska ułamkowa, w liczniku ułamek, w którego liczniku znajduje się, uwaga, WBT minus 1 minus, otwieramy nawias. O2. No więc, ale czy wy rozumiecie, że my mamy to uchwalić? My mamy... Nie, tam jeszcze jest WBT. Otóż my to uchwalimy i potem się okaże, że z tego wyjdzie, że trzeba zapłacić za oświatę 1 000 000. Albo wyjdzie, że tylko 1 000, bo ktoś się pomylił w jakimś wskaźniku. Ale my przecież będziemy nad tym głosować. Jak my możemy nad czymś takim głosować w ogóle? Koledzy, no błagam. No. Dziękuję. Nie pozwólmy się traktować jako kompletnych idiotów. Dziękuję. Pan poseł Artur.